Dobra, dobra, Walwa, nie, to ja jestem tam, po drugiej stronie masz, Jodson, nie do mnie. Dobrze, Jodson, dobrze. Aktywacja ja pierdzielę, no nie mogę. Ej, pamiętaj, że jak film ci się spodoba, zostaw łapę, suba i wpadnij na G2 z linku podanego w opisie pod filmem, okej? Dzięki. Lepiej, na pewno będzie lepiej. Musi tak być. Już wiesz, jak daleko RPG strzela, więc tak. Jak daleko bije, jakie jest pole rażenia. Nie, no, co ty? I żeby do siebie też nie strzelać. Dobra, proszę mi nie deprymować członka mojej drużyny. Dobra, pyk, oj! Ładnie wjechał. Oj, w trzy! Dobra, Aurowski na mnie. Walgo. Musisz, dobrze. A nie, ty dostałeś? Nie, byłeś przede mną centralnie. No, nie doleciałem. Cibor to trzy wyrwał, co najmniej. Ja dostałem raz. Nie, no proszę, Cibor! Dwie rakiety. On dwie naraz dostał, a później jeszcze jedną na podjeździe. Także. Nie, dobra, weź. Nawet mnie Cibor nie denerwuj teraz. Okej, okay. Nie doleciał, z drugiej strony, Jodson. Nie ma, Aura leci. Wal do niego. Dobra, wyrwał. Nie, stój obok mnie, Jodson! Nie do mnie. No nie, ja pierdzielę. Jeden na jeden teraz, Ciborę. Dobra, masz go na dobicie. Jest git. On nie wie, co się dzieje. Jak będzie podjeżdżał, to go bij dopiero. Albo jak będzie skakał tutaj. O. Tylko z daleka, bi. Bi. Pod nie, no bi. Co? No dobra, co jest? Bez skitu. Ja pierdzielę, siwy dym dzisiaj. Ale są emocje przynajmniej. Ale skutecznie było, skuteczny. Dokładnie. No, skutecznie. Było blisko. Skutecznie. Chaotycznie, ale skutecznie. No. Tak. No, o kurcze. Nie jadą, w tej samej chaotic strony, good. Dobra. Chaotic good wyszło, także. Good. Najlepsze to jest to, jak Cibor dostaje te trzy strzały, a nagle mówi święcie przekonany, dostałem jednego hita. Dostałem jeden strzał tylko. Chyba nie. Tylko jeden strzał. Chrystus! A, że na łeb skoczyłem, więc podjedź tylko do Cibora. Wystarczy do niego podjedziesz. Dobra, skosiłem go. Dobra. Aura, gdzie jest ty? A gdzie jest Aura? A on przeżył sobie. Chłopaki. Aha, no dobra, już jest Aura out w takim razie, no. To już koniec. O, witam pana przy czołgu. Dobra, udało się! A trzecia. RPG vs Insurgent V1.0. Dobra. Dawaj. Zbieramy. Już do drani naparzać. Dranie, żeby nie miały wyboru tutaj na podjeździe. Cyk. O, już jeden hitek. Już dostał gość. Cibor, ale przeleciał. Cibora. Dobra. Wleciał. On jest na zero praktycznie. Tutaj leci chłop. Dostał Aura. Dostał drugiego, dostał trzeciego. Dostał czwartego. Nice. Po Aurze. No i czekamy tak naprawdę na pana Cibora. Nie wyszło. No i trochę chciałem ich objechać, ale. Ale nie pykło. Zanim ty dojechałeś Aura, to Cibor już wyrwał trzy strzały. Ja myślałem, że Cibor zajarzy. Oj, pieczone. Siema, Cibor. Cibor, myślałem, że zajarzy, o co mi chodzi. Ja tam jest Nightshark na boku. Tak, dobra. A ile Nightshark wytrzymuje, więcej czy mniej? Nie wiadomo. Jeden? Mniej. Ale to, wiecie co, to wszystko i tak koniec końców zależy od twórcy mapy. Bo oni czasem mają możliwość przecież wrzucania randomowych żyć tam, czy jak je już no w sumie tak, nie, zależy jak bardzo zmodują. Kurczę, dobra, ja biegnę na lewo, bo już mam Jodsonka przed sobą. A no. I przed chwilą prawie jak strzeliłem, to już było. Oj, Cibor, Cibor się zatrzymał! Co się wydarzyło? Dobra, rakiety, pyk w rakietę. O Boże. Aha, dobra. Dobra, Jodson jak troluje. Okej, to tylko po to taktyka była. Tak. Wyrównywanie szans. Tak, takiej, to znaczy taktycznie, że Cibor na wyczekanie zagrał. Handicap. O Jezus. O! Jak nie wyrwał. Teraz. Dobra, no! Należało się jak psu uda po prostu już. Tutaj. Po prostu magiczne palce, okej?
Magiczne palce. Mam nadzieję, że magiczne palce pozwolą ci zabłysnąć w lupi RPG dzisiaj. Oczywiście, że tak. Zobaczymy. Dobra, tu są... To... O kurczę. Ciekawie to wygląda. Dobra, ciekawie to jest chyba to kto pierwszy, ten lepszy mapa typu. To... Aha. No, także... Aha, bo tu trzeba parkierem, o Jezu. O Jezus, no o kurczę, to... pieczone. Ja nie wiedziałem i myślałem, chciałem jakoś ten was podjechać z boku czy coś. No tak ja samo tutaj myślałem, parkour. Bo to nie tutaj. To nie tutaj no, chyba trochę. No właśnie. Ciężko stwierdzić, to powiem nie ci. Pasuje. O kurde, Cibor już jest, nie trafił. Dobrze, Cibor. Nie, no Cibor. Jodson, gdzie ty nie jesteś? No tutaj spróbuję go tak... Śmignąć go, nie spróbujesz? Tędy. A, to nie ten, okej, okej. Dobrze, Cibor. Big tam, jak tam się wjeżdża? Dawaj, Cibor! No właśnie, nie wiem, dobra, ale... Dobra, ja Cibora wjechałem, ale czy on się przejedzie teraz, to zobaczymy. Nie, nie przejedzie. Co jest? Cibor, czemu ty jeszcze żyjesz? Co jest? Co jest z tobą nie tak? Stary, ja cię szósty raz rozjeżdżam, siódmy. Dostaw mi kumpla. A gdzie Cibor zniknął? Cibor! Ja dalej żyję. Siedem razy mu przejechałem przód, tył, przód, tył i on nie zginął. To ja mam wrażenie, że tam jakiś ten był, dawaj, jakiś desync chyba. No to jest ten internet mobilny. Bo kurczę, ja wjeżdżam w Cibora, no, jakbym w skałę wjeżdżał jakąś. Dobrze, Cibor. U mnie sam wpadło swoje rakiety. Bo co? Potem zmartwiłem. Nie, no, nie, 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 to... Cibor jest, kurczę, nie do zbicia. Dobra. Ty jesteś gdzieś tam, w okolicy? Co się dzieje? Właśnie spadłem. O, kurczę, ja pieczone. A nie, jednak... To nie, to pan... Ale Cibora nie powinno tu być kompletnie, no. No nie, to, jakby... To jest to. Siedem razy, ja wjeżdżałem go tak, przód, tył, tył, przód, przód, tył, aha, tył, przód, dobra, przód, tył, tył, przód, tył, przód, aż w końcu aura we mnie uderzył, a Cibor sobie dalej no nie wiadomo gdzie był. Ojojoj. Także... No to chyba jestem na strzała teraz. No możliwe, możliwe, istnieje taka szansa. Szybkie wyzwanie zgarnięcia RPGa i rozwalenia ich, pozdro. Tylko Cibor. Dobra, tylko pytanie, z której teraz rampy tam wyskoczyć? Z której wy w ogóle wyskakiwaliście? Z jakiejś innej? No ja z jakiejś... O Jezu, ja co? O Jezu. Dobra, to było wszystko policzone na milimetry. O, o kurcze, pieczone nie, nie na milimetry! Ja też nie. Dobra. Nie, no i co ty mówisz, że nie podjadziesz, Tibor? Ty musisz. Ty jesteś Jodson tam? To uważaj, jestem, bo oni jestem do ciebie jadą. Zbieraj RPGa i jak najszybciej... Zbieram, zbieram. Na dupsaj do nich. Nie, no ja nie mogę. Możesz, nie mogę tylko... Dobra, dobra, walwa, wal, nie, to ja jestem tam, a, po drugiej dobra stronie masz, Jodson, nie do mnie. Dobrze, tam było... masz. Dobrze. Aktywacja ja pierdziele, no nie mogę, co jest? Chłop do mnie strzelił, kumacie to. No ja nie, ja w to nie mogę uwierzyć. Czekaj, musimy go zepchnąć, musimy go zepchnąć. O kurcze. Chyba musimy go zepchnąć i dopiero... O, to jest jakiś... Dostałem ostrzeżenie, że do mnie jadą, no to jest to... jakiś fest... No ale przecież widzisz kolory. Kolory. One nie są przypadkiem, nie te kolory, jak coś. Wiesz, nasza drużyna ma swój kolor i... są, no. Czekaj, Cibor, Cibor, czekaj, zrobię akcję. Ja może pierdzielę. Taki limonkowy siwy i żółty i prawie to samo. Dobra, czekaj. Zresztą również było na odwrót, dlatego mam wytłumaczenie. Siwy dym. Trzymaj go tam. Dobra. Trzymam. Cibor. A, no tak, no przecież Cibor nie będzie dostawał obrażeń nie swoich jakby. A to chyba ode mnie też nie dostałeś. Także... No nie dostałem, no ale straciliśmy, no, ale wiesz, no, wszystko. Cibor, ciebie nie przede wszystkim straciliśmy. Proszę. Tym. Pracę, no jest po mnie i tak, no. Rigera mi wybrał. Kreator GP2021. What? No. What? Każdy jedzie czymś innym. Ale szalone. No? Na super samochodach, gdzie no, zazwyczaj wiesz, wszyscy jadą jednym samochodem, to jest... Wiesz... Super, super, żebyś zacząłeś aura, naprawdę ta super. No oczywiście, no. Chciał ta walić mnie na rurę, a sam poleciał na rurę. Oj, oj, oj. Nie, ja jadę ładnie, pięknie. Aha, no dobra. To co wallrider zrobiłem. Aha, no dobra. Wszystko było zaplanowanym wallridem po prostu. Oho, dobra. O. Dobra, wal go na rurę. Jezu. Ja wol, ale ty się sam nie musisz, nie? Na rurę walić. Nie, w sumie muszę. Ale Emerus ma... No Jodzonka już puściliście, no, no do przodu. Nie, nie, Jodzon się wybił potem jak ciebie wywalił, a go nawet nie byłem blisko niego. Przepieczone.
Panie. No, gdybyście tam na początku nie zetknęli, to bym był z tyłu wciąż. Ja pierdzielę, idź pan w ciul! Bardziej chodzi o ten moment, kiedy wywaliłeś się od tego i się odjechałeś. On mnie wywalił i się odjechał? No w tunelu. On mnie nie wywalił. Nie, Hogato się sam wywalił w ścianę. Ja tylko za nim podążyłem, tylko trochę mniej ścianę uderzyłem. To nie wiem, u mnie to wygląda jakby wywalił. Jak się w dupę w ciebie normalnie. A to nie, chłopie. Przecież ja byłem po drugiej stronie, byliśmy ścianą oddzieleni. Po drugiej stronie tory byłem. Nie, to nie, u mnie wdupcy się całkowicie do niego. No ja byłem po lewej stronie tory, Hogato był po prawej. Co jest? Ja już też byłem po lewej stronie. Ej, poskarżenie. Tak. Po takim. Teraz muszę się wybierać na wideo. Jezus. Wrócze pieczone. No. Nie no, Diocon jakby nie palnął, no proszę cię. Nie no, w tym momencie tutaj, w tym tym. No to nie, nie wygląda, no nie. Po prostu z ciebie się wpierdził. Ja po prostu się wdupiłem w ścianę. A on? Już za szybko jechałem. Moja prędkość była zbyt potężna, żeby to utrzymać. O. Stwierdziłem, że nie będę wam psuł, tylko sam sobie wjadę w ściankę. Rozumiem. Gdyby ściana też się dobrze pobawiła. A w sumie jakbyś tam zepsuł, to może i byś się Cionkowi zepsuł. Ale myślałem, że wy zaraz za Cionkiem byliście, szczerze i... No, nie, właśnie, bo ja przez to, że się na początku tam dupsułem, to byłem trochę do tyłu. A Jabol jak się wywalił? No, sam po prostu. Sam z siebie. No ale byliście na pewno bliżej, no. Samoistnie. Przed tym wywaleniem się Jabola. Pewnie tak. I ten, byliście tak bliziutko dosyć, a teraz to już... Panie, idź pan w ciul. No, no, se czy Jocony wybiera w ogóle mocne pojazdy też dobre na te traski? No, ten jest całkiem okej, znaczy jest chyba gorszy od Krygera, jest całkiem mocny ten Cuma. No kto jedzie Krygerem? Gorszy od Krygera, nie mogę go dogonić, a nie wywoliłem się i robię zakręty jak powolony. No, wydaje mi się, że to... Możesz robić gorzej. Zakręty. Tak, no. Ooo! Ego top! Giga Chad raczej, przepraszam. Sigma Mail! Czego jeszcze? Asertywny. Nie no, mi się wydaje, że po prostu no zdecydowanie najlepszy jest Jocon, to nie ma co ukrywać. No taki mapa, to tak. No plus ja myślę, że... Na parkurach to nie mam podjazdu. Ja myślę, że Jocon też sporo jednak no, używa tego carboosta, nawet znaczy, o tym, tutaj, no, tutaj nie nawet myśląc. Nie mam jak, bo wszędzie mam ściany na bokach. No ja widzę dużo elementów, że jest pewnie. Też po krawężnikach. Cały czas elementy. Dosłownie, cały czas krawężniki widzę. Ja mam w ogóle wrażenie, że mi ślizga ten samochód mocno na tej mapie. Bo one chyba mają... Te niektóre z tych aut mają ten jakby downforce, nie? W sensie... Niektóre z aut mają taką cechę, że na niższych prędkościach mają niższy grip. Niższą przyczepność. I na tym LM-ie mi strasznie go nosi. Po tych bo tutaj się nie zdążysz rozpędzić, żeby mieć zupełnie. To prawda. Przyczepność. Niestety. On jest fajny, jak są te otwarte, duże mapy. Takie kaskaderskie, to tak, fajnie tak, się nie tak, tak. Kurcie pieczone, no panie. No panie, no. Najgorzej, bez kitu, bo tu nie ma jak się ćmoknąć nawet, nie? Przez to. No nie, nie. Trzeba będzie blokować te samochody. Chyba, bez kitu. Co tam, jak ci tam idzie? No fajnie, 35 do Jocsonka. W normie. Spokojnie 24 do Jocsonka. To ja nie wiem, w międzyczasie parę razy ścianę zaliczyłem. Tak ja jakby. Też, także spokojnie, oj, nawet więcej teraz pewnie. To już nawet więcej niż ściana. Ale kurde, znowu mnie na tym zakręcie, zawsze na tym zakręcie. Jakkolwiek tego zakrętu nie zrobię wolno albo szybko, to i tak mnie wyślizgnie. To spróbuj jakby odpuścić gaz. Na, jeżeli przyjeżdżasz, pewnie masz jakąś nierówność w środku zakrętu. Ale... O, no jest taki jeden zakręt, ja że on mnie tak wygina jakby no tak, no 45 w prawo no, i nagle wraca tak. Z powrotem, nie? Tak. No. Na tym no wtedy, zakręcie. No to wtedy lekko albo spuścić gaz, albo lekko ale spuścić tak, sterowanie okay. Na ten ułamek sekundy. No kurczę, jest taki zakręcik, tak wywala do boku i z powrotem. Mhm. Nie, no to aż nie jest, mówię, meczą mistrzostwo świata, żeby się aż tak bawić. Złote jedziesz kalesony. Swoje i tyle.
Gdyby to był mecz o Mistrzostwo Świata, to pierwsze co byśmy robili, byśmy eliminowali Jodsonka z meczu. Dokładnie. O Mistrzostwo Świata, no dobra. On by był wywalony na pierwszym miejscu. Od razu. Byś był walony by cały czas po prostu. Wygodnie. Byle innych nie palnąć i żeby palnąć tak. Tego jednego, żeby on źle skończył. Żeby nie zdobył Mistrzostwa Świata. Dokładnie tak. Kiedy byłoby... Jak Schumacher z tym, z Hillem chyba. Tak jak mówisz. Tak. Tak jak mówisz. To prawda, właśnie z powiedzmy, nimi. Powiedzmy, że się zgadzam. Widziałeś już, oceniałeś na tym, na Discordzie nowe wozy? No oceniałem, to chyba tak... Jak najlepszy, który ci się podobał? Chyba Ferrari i Alfa Romeo. No. Ale Aston Martin też jest ładny. Tak, tak, to no. A co sądzisz o tej zmianie przy okazji Roberta finansowania przez Polskę? No, wydaje mi się, że Kubica jakby... Sam myślę mógł już zadecydować o zakończeniu tego, bo wiadomo, że nie miał realnych szans na pozostanie w Formule 1. Także wydaje mi się, że jakby to jest okej, decyzja pod względem takim marketingowym, tylko że byle teraz przeszło to, jeżeli Orlen sponsoruje Alfa Tauri, żeby jakiś polski kierowca tam do Akademii dołączył Red Bulla, żeby mógł się jakiś młody znowu rozwijać, bo mamy kilku takich, trzech czy czterech. I co, Formule 3, czy... Formule 4? No jak na razie nie, jakieś tam może obietnice, czy tam pogłoski są, ale w sumie nie wiadomo, czy cokolwiek takiego się stanie. A ty kiedy dołączasz? No ja nigdy, za mało skilla. Co ty gadasz? A próbowałeś jakieś robić kroki tego typu?